Wtorek, 7 czerwca, dzień dobry. Pięknie zielono wokół, bo to ta pora, a tutaj pojawiają się niestety kleszcze, których co roku przybywa. A kleszczowe zapalenie opon mózgowych, borelioza, bebeszioza to tylko niektóre z chorób, które roznoszą te małe i niepozorne stworzenia. Czy są jakiekolwiek miejsca bezpieczne od nich? Powstała interaktywna mapa, na której można sprawdzić, które tereny są najbardziej zagrożone i te miejsca warto ominąć lub uważać szczególnie, kiedy je odwiedzamy. Interaktywną mapę tworzą wszyscy zainteresowani tym projektem. Mapa ta dotyczy całego kraju, dlatego przed wyjazdem na weekend, na wakacje czy wyjściem na spacer warto w taką mapę zerknąć. I po odwiedzinach w takim miejscu koniecznie trzeba sprawdzić siebie, swoje dziecko czy psa, bo niestety choroby, które roznoszą kleszcze, leczy się bardzo długo, więc tutaj najważniejsza jest profilaktyka.